Siema, to jest to, co się uwielbiam to robić, bo wiecie, ostatecznie w roku takie haha, napisz w którym roku. Nie? Jesteśmy już dorośli, my tak nie robimy, nie piszemy takich komentarzy. No i z jednej strony to taka umowna liczba, tak? Te lata i tak dalej się zmieni, ale... No jednak wiecie, ten odcinek to jest żona i mąż. I nagle se przychodzi typiara i jest sobie z mężem, ale żona tam dalej mieszka i o niczym nie wie. I typ mówi, mam otwarty związek. Ewa, sądząc, że Olek poszedł się położyć, poszła do ich sypialni. Okazało się, że w ich małżeńskim łóżku spała młoda dziewczyna. Pomyślałem sobie, że jak Paweł pojechał na studia, to w końcu muszę zacząć żyć tak, jak zawsze chciałem. Ale jak chciałeś? Otwarty związek. Jakiego średniego, zobacz, ja po prostu jestem w życiowej formie, to raz, a po dwa, bądźmy nowocześni. Co się potem dzieje, jest naprawdę powalone. Drzwi, wypad. Co się stało? Wypad za drzwi. Nie macie, nieważne, nie macie, znika z mojego życia. Wypad. To, co teraz oglądacie, to jest jednak Ciunka i Loczki w 2021 roku. Dzień dobry. Moi drodzy, no cóż, oglądacie ostatni odcinek Ciunka i Loczki. Ale jak to mówi mój dziadek, co się dalej tak mówi, on żyje. Dziadek mówi, nie strasz, nie strasz, bo tego duchy są. Ja chciałem tylko i wyłącznie wam przypomnieć, że Ciunka i Loczki się nie kończy wraz z tym rokiem. W sensie w 2022 roku będzie przynajmniej jeden odcinek, albo 100, to jeszcze się okaże. Ale ci, którzy oglądają mnie trochę od dłużej, mogli zauważyć, że ten rok dla mnie był... Był, w sensie ten rok był. Jakby, no. Pierwsze pół roku mogliście oglądać Naruciaka i takie co się dzieje? Ale musicie wiedzieć, że zaczynałem ten rok bardzo nieszczęśliwy, kończę bardzo szczęśliwy i życie jest piękne, cudowne i na pewno kolejny rok taki będzie. Chyba, że wybuchnie wojna, to nie, to wszyscy umrzemy. Ale ja jestem dobrej myśli, jestem szczęśliwy, więc myślę pozytywnie. Jeżeli ktoś z was nie myśli pozytywnie, to myślę za ciebie pozytywnie. Raczej nie będzie wojny. W naszym kraju, ale pewnie obok. Kochani, jedźmy się życie, pijmy wodę. Szczęśliwego nowego roku. A teraz... O Boże, zapomniałem, jaki odcinek oglądamy. Matko Boska. Po wyjeździe Pawła, Ewa postanowiła wybrać się na krótkie wakacje razem ze swoją przyjaciółką Beatą Kawą. Kiedy wraca, zauważa, że do domu obok wprowadził się nowy sąsiad. Najdziwniejsze było jednak coś innego. Okazało się, że w korytarzu domu stała czyjaś walizka. To jest bomba! To jest bomba jak nic! Słuchajcie, jeżeli widzicie walizkę opuszczoną tak oto, to od razu trzeba uciekać. Ja latałem samolotami i tam ludzie się boją walizek, nie? Generalnie, nie? Ktoś tak zostawi sobie walizkę na chwilę, puści ją po prostu i odchodzi do automatu. Byłam zdziwiona, kiedy zobaczyłam w korytarzu walizkę. Nie mogę spać, nie mogę zasnąć, bo cały czas śpią mi się walizki. To nie mógł być Paweł. Mąż też nigdzie nie wyjeżdżał. Nie wiadomo mi było, żeby któryś z gości miał nas w tym czasie odwiedzić. To jest poziom dramaturgii w głosie na jakimś niewyobrażalnym operowym poziomie, więc chciałbym was uspokoić. Kobieta mówi po prostu, nic się jej tam chyba nie dzieje złego. Ewa, sądząc, że Olek poszedł się położyć, poszła do ich sypialni. Okazało się, że w ich małżeńskim łóżku spała młoda dziewczyna. Ona śpi, bo ziewnęła przez sen. W sensie, jak śpisz, to ziewasz. Kiedy weszłam do góry do sypialni, to, co zobaczyłam, totalnie zwaliło mnie z nóg. O Jezu. Ale tak czasami macie, nie? Słuchacie kogoś, macie takie... Jezu, jak ja cierpię ciebie słuchając, nie? W sensie to... Czy ty umiesz mówić tak, aby się chciało ciebie słuchać, powiedz mi? Skąd znałam tę dziewczynę? Ale wtedy nie miałam czasu ani ochoty myśleć, skąd. Czy oni ci na tej kartce robią z jakieś 20 spacji pomiędzy słowami, że ty będziesz robiła takie przerwy dramatyczne? Czy ty będziesz robiła... Ona będzie robiła tak cały odcinek, co? Będzie tak robiła cały czas, co druga minuta już mnie irytuje. Jezu Chryste. Słuchaj, kto tam jest? Co tam jest? Cii, bo ją obudzisz. Kogo? To Julcia, ale dzisiaj to raczej się nie poznacie. Ale jak się mamy poznać? Juleczka się dzisiaj do nas wprowadziła. Pomyślałem sobie, że jak Paweł pojechał na studia, to w końcu muszę zacząć żyć tak, jak zawsze chciałem. Ale jak chciałeś? Otwarty związek. Ale jak? Mówisz to coś? Jaki otwarty związek? Gdzie jest twoja definicja z Wikipedii? Dajesz, teraz mówisz. Otwarty związek to ten, kiedy jesteś z partnerem i masz takie... a może dwóch? A może trzech? I układy są różne, bo czasami to osoby ze sobą jakby to też nie spędzają czasu, a czasami spędzają, to potem ewoluuje w inne terminy ładne, naukowe, ale otwarty związek to generalnie nie związek, to jest...
To jest dupa. Nie wiem, w sensie ja uważam, że ogólnie mamy w głowie jakąś pojemność. Na przykład, jeżeli ktoś masz trzech partnerów i ktoś się ciebie spyta, który jest najlepszy, to ty wiesz, który. Ty poligamisto pieprzony, co ty myślisz, że ci kryzys wieku średniego odbija? Tak. Nie wiem, czy on musi to myśleć, to się może po prostu wydarzyć. Kiszko średniego, zobacz, ja po prostu jestem w życiowej formie, to raz, albo dwa, bądźmy nowocześni. Życiowa forma, jeżeli ważyłeś zawsze 200 kilo, a ważysz 150, to jesteś w życiowej formie. Pomyślałam, że mąż jest albo pijany, albo... Albo... pijany! Chciałem tylko zauważyć, jak bardzo infantylnie przedstawiony w ogóle koncept tego związku, tak niepoważnie, w sensie to jest takie... dlaczego za każdym razem oglądam tutaj jakieś Cartoon Network zamiast jakiegokolwiek case'u, który mógłby omówić? Jakby już po ostatnim odcinku z depilacją, już nie wiem czego się spodziewać od was. Wziął jakieś prochy i totalnie mu odwaliło. Jest kompletnie i co najgorsze, jest łysy. Olek spędził z Julką noc w małżeńskiej sypialni. Ewa musiała zadowolić się kanapą w salonie. O Poznań! Od razu widać, że to Poznań! Bardzo ładny Poznań, bardzo ładny Poznań i są straszne korki. Wszędzie są korki. Boże, na Ramowicach były takie korki. Nienawidzę Poznania jednak, zapomniałem. Kobieta nie przespała prawie całej nocy. Rano budzi ją głośna rozmowa. Postanawia zażądać od męża wyjaśnienia całej sytuacji. Dzień dobry. Mamy miniaturkę? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W sensie, ja czasami, wiecie, oglądam fartury takie, to jest miniaturka, to mi robi wyświetlania teraz. Przez taki obrazek, kiknij się w tym film, co? Co to za głupie żarty? Jakie żarty? Przecież mówiłem, że Julka zostaje z nami. No ale tobie na stare lata już zupełnie odwaliło. Nie wiem, o co ci chodzi. Przecież ty jesteś żonaty, masz syna, a ty jeszcze jakieś małolaty do domu sprowadzasz i to jeszcze tak zupełnie oficjalnie? Przynajmniej czego nie muszę udawać. Na stare lata, jak mówisz. W sumie to trochę prawda, w sensie jest przynajmniej cztery. Strasznie głupie to jest. I on jest głupi. Wy jesteście wszyscy głupi, ale to akurat nie jest żadne nowe odkrycie, nie? Ale posłuchaj, to ja jestem twoją rodziną, a nie ta Siksa. Ta Siksa zobaczyła we mnie mężczyznę, czego ty już dawno nie zrobiłaś. To co nie rozumiem, to ona widzi w tobie taboret czy chomika? To jest powód, żeby ona spała w moim łóżku? Powinniście dobudować tego, łóżko dziecięce, żeby ona miała obok, no. Weź to zrobię jakoś logicznie. Kołyskę dla niej kup. Przecież wydaje mi się, że ta dziewczynka mogłaby się urodzić trzy razy, a ta cię tak by miała mniej lat niż wy. Posłuchaj, przez tyle lat małżeństwa tolerowałam wszystkie twoje skoki w bok, a uwierz mi, było ich wiele. I nauczka jest jedna, jeżeli znajdziecie jej partner, to... kula! Kremacja! Ale robiłam to wszystko dla naszego syna, żeby miał rodzinę. A ty co, zupełnie się nie przejmujesz, co o nas ludzie powiedzą? No co mi to obchodzi, co ludzie powiedzą? Chcesz kompromisu? Możesz mówić, że Julka prowadzi nasz dom. Zanim się nie przyzwyczaisz, będzie kimś w charakterze gosposi. Dawajcie, zróbcie z niej niewolnicę po prostu waszą, nie? W sensie, czym to się różni od posiadania dziecka? W sumie niczym. Gosposia, i kto w to uwierzy? A co mnie to obchodzi? Tak, jasne, ciebie nigdy nic nie obchodzi. Uważasz, że źle prowadzę nasz dom? Już dawno się nie czuję panem tego domu. I to przez ciebie. W ogóle o mnie nie dbasz. A Julka? Zobacz, jak wygląda mieszkanie. Co to jest? Co to jest? To jest chleb z serem, szynką i ketchupem. I to, że tak nawalone, to, że w ogóle nie czuję sera i szynki. Co? A po prostu serduszka. To są serduszka. A nie, to jednak przeurocza, naprawdę. Tak napierdolone. Po prostu kanapki nie widać. I ty chcesz poświęcić tyle lat małżeństwa dla takiej gówniary, która będzie ci robiła takie kanapki? Puf, te kanapki! Takie gesty to gówno są warte, naprawdę. W sensie te kanapki wyglądają obrzydliwie stary. W sensie, gdyby ci zrobiła, nie wiem, sałatą z pomidorkiem na takich świeżych bułeczkach, kurczę. Aż będą lecieli kupy z nieba. Z piekarni. Takie to jest dobre. To ja wtedy bym zrozumiał, a takie gówno stary z jakiegoś chleba, które 3 dni leżało w folii po prostu, a zrobione było tydzień temu, jakaś szynka po prostu konserwowa, widać jakaś najtańsza z Biedronki. W sensie, co to za... I nawalone ketchupu, żeby nie było czuć smaku zepsutego sera, które było w opakowaniu od dawna. Masakra. Powiesz jej, że ma 15 minut na spakowanie swoich rzeczy do walizki i żeby się wyniosła. Ja wtedy będę
udawać, że nic się nie stało. Ale tylko udawać, bo pamiętaj, ja nie zapomnę. Co ma zapomnieć? Ja już się pamiętam, o co chodzi. Nie ma mowy. Julka z nami zostaje. Człowieku, posłuchaj mnie! I jak ona się z lagiem odpala, nie? W sensie ona ma taki... Naprawdę, taki Peugeot z 95, nie? Tak... Ej! Ja wiem, skąd znam tę Julkę. Posłuchaj mnie, przecież wiesz, że to jest koleżanka naszego syna Pawła? O, zaraz walnie tymi kubkami jej w twarz, bo ona atakuje jego kanapki, nie? W sensie on tam już... On jest targetował, że jest zje, on jest zje, nieważne co będzie trzeba zrobić. Cokolwiek stanie na mojej drodze do tych kanapek, pożałuję. No to co? No pamiętasz? Ona była ostatnio na imprezie. Nie, to wcale nie przeszkadza. Fajnie się bawiła. Nic ci nie przeszkadza? I tyle lat małżeństwa chcesz dla niej poświęcić? Śniadanie. On jest wyjątkowy. W sensie, musimy sprawdzić, czy na pewno nie jest chory jakoś na głowę, bo potem będę miał kłopoty. I drewno na Twitterze. Ale jest odklejony, nie? Jest łysy, więc to już jest. Nie można ufać łysym, ponieważ mogli być ludzi, okej? Okay? That simple as that. W sensie, muszą pokazać jakiś dowód na to, że nie byli ludzi. Wtedy można dopiero zaczynać jakąkolwiek rozmowę. Nie mogłam uwierzyć, że to wszystko działo się naprawdę. Myślałam, że zaraz się obudzę, a to wszystko okaże się tylko jakimś koszmarnym snem. Koszmarną rzeczywistością jest słuchanie ciebie, kobieto, naprawdę, w sensie ja bym chciał tutaj podpisać petycję jednoosobową, tylko jeden głos jest potrzebny, aby jej nie słuchać, jak ona pie*** kamery, bo ani to nic nie wnosi, a tylko denerwuje. Do 3 razy sztuka nie wytrzymałem. Idziemy dalej, bo teraz będzie rozmawiała z koleżanką. Wiem, bo oglądałem pierwsze 8 minut odcinka, jest już na 6:30. Potem już nie wiem, co się dzieje i to mnie przeraża. To, że mój mąż chce żyć w trójkącie. Wiesz co, niekoniecznie, bo trójkąt to jest figura zamknięta, a ty jesteś ewidentnie poza trójkątem, więc jesteś osobą patrzącą na czyjś związek i mieszkająca z nim. Współlokatorką jesteś, o. Po porannej awanturze z Ewą, Olek w towarzystwie młodej kochanki wyszli z domu. Do załamanej Ewy wpada z wizytą jej przyjaciółka Beata. Nową piekarnię koło nas otworzyli. Ale pączuszki są. Co to jest za goły pączek w ogóle? I to jeszcze nawet nie jest pączek, to jest taka kulka udająca pączka. Co to kurwa jest? Co to jest? Jeszcze mi pierzesz w mózgu, ty blondyno kobieta, ty. Ponieważ podajesz to, nie wiem, gołe jajo, to jest gołe jajo. I mówisz, o Boże, jakie pyszne pączki. Wsadź się to w... A toś ty jakaś markotna jesteś. Co się dzieje? Wiesz, co ten stary mój knur wymyślił? Co, kochankę sobie znalazł? Skąd wiesz? No tak po prostu strzeliłam. To takie typowe w tym wieku jest. Co, skarpetki zmienia 3 razy dziennie? Perfumy sobie kupił drogie. To znaczy zmieniać 3 razy skarpetki dziennie? W sensie po treningu, jakiś trening, to zmieniać skarpetki trzeba. Niektórzy chodzą w tych skarpetkach cały dzień. Nie chcę tych ludzi znać. Ale 3 razy? W sensie... Jestem chyba za młody, żeby to zrozumieć. Stroić się zaczął? Nie, on ją tutaj przyprowadził. Jak? Tutaj? Do twojego domu? Jej szok, po prostu takie... Tak, wczoraj. Ale kto to jest? Koleżanka Pawła. Małolata? Tak, właśnie ona. Ja pierniczę. No i co ty zrobisz teraz? No ale co ja mam zrobić? 1% pączka po prostu odgryzła, nie? Takie pyszne pączki, takie pyszne. Chciała nas wrobić w jakieś trucizny. No rano z nim chciałam porozmawiać, a on mnie wyśmiał i sobie wyszli. Jak to rano? Chcesz mi powiedzieć, że ona tutaj spała? Tak. Z reguły pomijam te rozmowy przyjaciółek, ale po prostu jak zobaczyłem jej oczy, nie? I to jak ona reaguje, to myślałem sobie, nie, no to przyjaciółkę musimy zostawić, nie? Naprawdę, to jest 1 z 10 odcinków, gdzie nie pomijam przyjaciółki, bo, a nie wiem czy wiecie, przypominam, we trudnych sprawach, jak i dlaczego ja, zawsze w około 6-7 minucie wlatuje rozmowa z przyjacielem, z rodziną, z bratem i tak dalej. W sensie zawsze trzeba się komuś użalać na temat tego, co się wydarzyło w pierwszych minutach odcinka. Ten schemat jest zawsze taki sam. Jak moje życie. Pełna pętla. Cały czas kółko. Czwartek, niedziela, ciągle roczki. Dosyć, że w moim domu, to jeszcze w mojej sypialni i jeszcze z moim Olkiem. No nie, sama jestem wyzwolona, ale na to ja bym nie wpadła.
Ona jest wyzwolona, wypuszczona z Kaiden. A co ty planujesz, Ewka, zrobić teraz? Ale co? Ja mam pustkę w głowie. Przepraszam, powiedziała, że ma pustą w głowie. Poligamista pieprzony jeden. Wiesz, jaki Olek jest. Nieugięty. Powiedział, że ona tu zamieszka. A ona wprowadziła się z walizką. Nie martw się, wykurzymy tą gówniarę, coś wymyślimy. No. Wykurzymy ją! Duchy tam wrzucimy do tego domu. Będą duchy w sensie, chciałbym tylko i wyłącznie zauważyć, jak absurdalna jest ta sytuacja, nie? W sensie, to jest jakaś taka infantylna walka o chłopaka z podstawówki. W sensie, to nie tak działają małżeństwa, nie? W sensie, w takim przypadku masz po prostu rozwód z orzeczeniem winy tego Olka i ona sobie przygarnia większość ich wspólnego majątku, jeżeli nie mają zdolności majątkowej. Jeżeli są tak długo, to raczej nie, bo w Polsce większość jednak miała ten majątek w latach wcześniejszych. W innej rzeczywistości mieli wszyscy majątki wspólne, dopiero taka rozdzielność majątkowa to jest taki trend od niedawna. Jak zaczęło się oglądać popkulturę, filmy i seriale, ktoś zobaczyło tych ludzi, że się zwracają i mają tak wszyscy to może jednak nie będę dzielił wszystkiego z osobą, którą kocham? Bo jakby możemy się zacząć nienawidzić? Ale jak? No ale gdzie oni teraz są? No wyszli rano. Aha, ta gówniara ma walizkę? No tak, ma. Mhm. Powiedziała ci dosłownie to 15 sekund temu. A gdzie ta walizka teraz jest? W sypialni. Wiesz co? Przyniesiesz zaraz tą walizkę z sypialni, zmienimy gówniarze szyfr. Jak nie będzie mogła się przybierać te wstrzyczki, to wiesz, może się opamięta. Nie, ja myślę... Jezu! To nie, naprawdę, to nawet nie jest podstawówka. Przepraszam, to jest przedszkole, nie? Wywrócimy jej plecak! Nie, ja myślę, że to nie jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Chodź, idziemy po tą walizkę. Spalcie to w ognisku, po prostu spalcie! Jaja. Wypaliłam głupia z tą kochanką i okazało się, że trafiłam. Co te dzisiejsze małolaty mają w głowach? Żeby sprowadzać się do domu żonatego faceta? Wiele młodych ludzi ma kompleksy, że było traktowane jak dziecko i chce sobie przyspieszyć dorosłość w ten właśnie sposób. W sensie, to jest moja teoria, nie mówię, że tak jest, nie jestem naukowcem, w sensie czasami powiem bardzo przekonujące zdanie, że nawet sam siebie przekonam, że tak jest, a potem mam takie nie, w sensie tylko tak kminie, że tak mogłoby być. Gdyby... Ja to sobie świadomiłem, ile ludzi tak mówi, tak zdania, nie? Tak stanowczo. No to powinno zawsze być taki dopisek na zasadzie, że tak mi się wydaje, nie wiem, czy tak jest. Bo tak, jak powiesz zbyt stanowczo, tak wszyscy mają takie, no w sumie, no chyba tak. Po co mam to sprawdzać? Sobie powiedział to całkiem przekonany, więc po co mam to sprawdzać w internecie, czy tak jest? Dobrze, że Beata wpadła do mnie na kawę. Mogłam przynajmniej się jej wygadać. A nie wypić kawę? Bo wydaje mi się, że to jedyne, co na plus wyszło z tego spotkania. Chociaż wiecie, kawa. Kawa ma wodę w sobie, więc niby spoko. Ale nie jest lepszy niż zwykła woda. Kto pomoże kobiecie w jej kłopotach? Już mi stąd poszła! Hej! Co się tak drzesz, ty? Ej, no i też, ja z reguły nie oglądam tego za chwilę, ale wiecie, tak se przewijam dalej odcinek, bo nie chciałem słuchać jej setki, jak znowu gada do kamery. I nagle ty mówi z browarem jakiś młody: poszła! Co jest? Się nie mogę doczekać. Ja się nie mogę doczekać, naprawdę. Możesz w końcu otworzyć tą walizkę, no muszę się przebrać. Moment, kotuś, moment, przecież widzisz, że próbuję. A ty co, różowa landrynka? Co ją, taka zadowolona? Ale o co ci chodzi? No przecież zmieniłaś szyfr w walizce. Jaki szyfr? Jaki szef, o co no ci nie rób ze mnie debila. Jakiego debila? Masz za darmo escape rooma, jakby zazdroszczę. Wiesz, ile kosztuje escape roomy w Poznaniu? Pewnie z 2-3 stówy, taki dobry. Ale ja z tym nic nie robiłam. Podaj mi szyfrę natychmiast, tak nie pogrywaj ze mną. Słuchaj, i co się cieszysz? To ta twoja małolata pewno zmieniła szyfr. Ona jest tylko młoda ciałem, ale jeśli chodzi o głowę, to ma sklerozę. Co? Ten pocisk ci bardzo nie wyszedł, naprawdę. To tak się bawimy. Cieszy się to. Oj, zaboń. Zaboń. Kluczyki do samochodu. To jest mój samochód. Nie. Czemu on gada jak psychol nagle i to mu się całkiem udaje? What the fuck? Myślę, że tym ślubokrętem tam po prostu. Zabój. To jest mój samochód. Ale ja nim jeżdżę. To ja go kupiłem, na papierach jest moje nazwisko. Kluczyki, natychmiast. Teraz!
Torebka, kluczyki, Gabi. Co jest w ogóle? To jest chore. I jak fajnie się to ogląda. Słuchaj. Raz. Masz te twoje skichane kluczyki i udław się nimi. Trzymaj, jeszcze tego pożałujesz. Już moment. Co za gnojek. Dobrze wiedział, że nie ruszę się z domu ani na krok. Ale co miałam robić? Musiałam oddać mu te kluczyki. Ewa potrzebuje uspokoić zszargane nerwy. Poprosiła Beatę, żeby razem wybrały się na spacer do parku. Ewa opowiada przyjaciółce o awanturze o walizkę. Nie, no już kolejną rozmowę przeczuł, jak nie przeżyję akurat, nie? W sensie to chciałbym tutaj zatrzymać i przewinąć. No cóż, nasza bohaterka sobie idzie rozmawiać z koleżanką, mówi weź mnie przegadaj do domu, ona mówi nie. Jakby powaliło cię. Czy ty naprawdę chcesz swój syf rzucać do mojego mieszkania? Ja mam remont, mi wystarczy mój syf. Co ja tak powiedział? Potem nagle z dupy powraca syn, co jest niedobre, ponieważ żona spała w jego pokoju, więc teraz będzie znowu musiała spać na kanapie. Trochę przypał. I generalnie ta rozmowa była całkowicie zbędna, w sensie gadali o jego mieszkaniu na studiach, w sensie... Who cares? I teraz jesteśmy tutaj, w połowie odcinka. Kobieta ma nadzieję, że porozmawia spokojnie z mężem. Ku jej rozpaczy, zamiast męża zastaje w domu jego młodą kochankę, która znowu się wprowadziła. Weź te nogi, nie jesteś u siebie. To się właśnie, ja nigdy nie wiem za bardzo, co uważać o trzymaniu stóp na stole. W sensie, jeżeli są ludzie, którzy tego potrzebują, to trzeba kupić po prostu pufę. I wtedy nie ma problemu, w sensie wtedy można, albo się w poprzek położyć. Trzeba szukać rozwiązań, a nie karać za to, że się kombinuje. Ty bezczelna gówniara, co ty tu robisz? Mieszkam, jak wcześniej. Masz 2 minuty, żeby opuścić ten dom, inaczej dzwonię na policję. I co im powiesz? Bo ja powiem, że zatrudnimy tutaj twój mąż, a ty mnie tylko straszysz. Co ty kombinujesz? Kocham Olka i chcę z nim być. To wszystko. Ta dziewucha miała tupet? Nic sobie nie robiła z tego, co do niej mówiłam. Na, mogłaby ostrzej. Jesteś całkowicie casualowo do ciebie gada, nie? Nie chcę jej zmówić. Nic już nie rozumiałam. Nie wiedziałam. Nie, no w sensie to ty nie rozumiesz, co mówisz, czy ona nie rozumie, co ty... W sensie musisz okej, to jakby wyprostować, nie? Czy ona prowadzi jakąś grę? A może to ja już kompletnie fiksuję? Przestań zadawać pytania retoryczne, które sugerują odpowiedź. Następnego dnia Ewa odwiedza osiedlowy sklep, w którym codziennie robi drobne zakupy. Wie pani co? Mamy dzisiaj dobrą promocję. 2 kawy w cenie jednej. Nie, dziękuję bardzo. Ja i bez kawy ostatnio mam wysokie ciśnienie. Dobrze, to 108, 15 groszy. Karta czy gotówka? Kartą poproszę. To proszę, PIN i zielony. Dobrze. No i oczywiście, jakby nie będzie miała pieniędzy, będzie zdziwko, nie chcę się tego oglądać. Jak to nie ma pieniędzy, jest kolejka, jest głupio, zakupu sobie nie kupi. Jakiś facet w ogóle łysy, kolejny podchodzi, coś mówi? Rzuca mi ciągle kartę, a zawsze nią płacę, no nie wiem, może jakaś awaria w banku. To zróbmy tak, ja zapłacę, pani odda mi jakoś przy okazji, okej? Nie, nie, naprawdę, dziękuję bardzo, naprawdę, dziękuję. Jeżeli ktoś ci chce zapłacić za coś w miejscu publicznym, to... Jest to mężczyzna, to ja bym raczej nie ufał, nie? W sensie on może potem stać przed sklepem powiedzieć: ej, słuchaj, za 100 zł za te zakupy, to wie. Wie pani co, ja już wszystko nabiłam na kasę, nie mogę tego zresetować. Wie pani co, proszę te zakupy wziąć i przyniesie mi pani pieniądze jutro. Nie jest pani kochana, wie pani, wie tak pani co, mówią. Nic się nie stało, każdemu mogło się zdarzyć. Dziękuję bardzo, ja na pewno najszybciej oddam, jak się dobrze, da. Dziękuję najmocniej, do widzenia. Przepraszam państwa. Słucham. Dobrze, nie dała łysemu zapłacić, nie? W sensie 2 łysych w twoim życiu to już jest... No, niebezpiecznie. Co ci do reszty palma odbiła? 108 zł 15 groszy. 108? Tyle kosztowały zakupy. No i? No i trzeba iść do sklepu i spłacić dług. Tylko się wstydu przez ciebie najadłam. Nie miałam kasy, żeby zapłacić. Wyczyściłeś nasze konto? No przelałem pieniądze na inne konto, ale nie nasze, tylko moje. Chciałam zauważyć, że jestem nadal twoją żoną i mam prawo do żoną części jesteś, pieniędzy. Ale pieniądze są moje, to ja ciężko na nie pracuję. Ale te trudne sprawy się w sądzie skończą, nie? Tak to czuć. Tak, tak będzie, tak wejdzie. Słuchaj, dlaczego ty mi to robisz? Straszyłaś Julkę? Chcesz z Julką wojować? Rób to na własny rachunek. Nadal jesteśmy małżeństwem, nie rozumiesz tego? Tak, ale ja warunki dyktuję. To ja tu rządzę.
To fajny, otwarty związek, w sensie zajebisty, naprawdę, w sensie... Wydaje mi się, że przeczytałeś po prostu pierwsze zdanie w definicji na Wikipedii i miałeś takie: to jest dla mnie. Ale reszta nie doczytałeś, co? I od dziś zasady naszego małżeństwa się zmieniły. Będziesz dostawała co tydzień kieszonkowe. A umiem zadbać o swoje kobiety. Proszę, następna kasa za 7 dni. No ale jak? Jaki haram w ogóle? Co tu się dzieje, typie? Dajesz mi 200 zł? Co ty myślisz? Czy ja za te 200 zł wyżyję na tydzień? Ty mi chyba jakąś jałmużnę dajesz! Taka mądra jesteś? Dasz sobie radę. Nie za takie pieniądze ludzie żyją. Ale w sumie to trochę prawda. W sensie jedna osoba za 200 zł na tydzień może sobie całkiem nawet poradzić. I jeszcze z powrotem kluczyki. Przecież i tak nie będziesz miała za co zatankować, a jak się przespacerujesz, zrzucisz parę kilo, zrobi ci bardzo dobrze. Weź kluczyki, mnie, weź mnie, nie denerwuj! Raz. Ale uszatek jest... Bobuzem, nie? I jeszcze mów takie seksistowskie rzeczy. Super! Masz te twoje nie zapisane kluczyki! I weź mi te ziady do kuchni z powrotem! Jesteś... Ja tu pracuję! Prostak! Bezczelna baba, no. Ale typ tam się naprawdę odpala, nie? Może to jest jego naprawdę żona. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyszłam oddać ten dług. Oj, pani Ewo, trzeba było się tak nie śpieszyć. Było trzeba nie oddać po prostu pieniędzy. Wie pani, ja nie lubię mieć długów, także ja wolę szybko oddać. I ile tam no, było? No, rozumiem. A ty czemu tam wąchasz tą gruszkę? Jezu, bierzesz ją w to kurwa brudne łapsko. Wąchasz tą mordą i potem odkładasz? Ty głupia babo! Fuj! O Boże, ile ludzi musiało mi tak powygniatać bułki, zanim ja je wziąłem i je zjadłem, a jak się myje bułki, nie da się myć bułek. Zaraz sprawdzę. Pani Ewo, 108 zł 15 groszy. 108, 15... Teraz wącha pomarańcze i ją odkłada, ty zwyrolko! Masz kwiaty na koszulce! Chcę i cię wąchać na tej koszulce! Ty ob... Jaka brzydliwa typiara! Tak. 108... No, nagrywajcie ją, 8. Nagrywajcie ją! Patrz, znowu coś wącha! Teraz ogórka! A co z tym... Ogórka! I go też odkłada! Wszystko się ogórka też wywąchała i go ty... zrobić. Nie, nie, nie... No nie wierzę! No po prostu... No nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie no, to się... I pa, ona znowu coś łapie. Ona będzie znowu coś wącha. Co? Uwaga, co wywącha? Banany na pewno nie wywącha, ty nie wy... Co tam jeszcze może być? Podkiewki wywącha. A, to wszystko się wyjaśniło, mąż tam zapomniał zrobić przelewu, tak. Jezu! Już i mandarynkę też! Proszę, i ma... dziękuję. Uratowałam mnie pani. Ja mogłam jeszcze poczekać. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przepraszam za kłopot, do widzenia. Nic nie szkodzi. I pomarańcze raz jeszcze! I on, jaki NPC za zlagowany, zlupowany! Ja pierdzielę! Za każda, że ta sama czynność, twarz w bok, wciągnięcie dwa razy i odłożenie. I ona cały czas robi to samo. To jest animacja zacięta, to jest dowód na to, ja pierdolę, to jest dowód na to, że po prostu to wszystko to są androidy, to jest zbugowana typiara, ona jest zlagowana w animacji. Jezu Chryste, ja nie wierzę, jak mi to mózg teraz usunęło. Wie pani, ma pani jakieś wino? A mam. A niech mi pani powie, co będzie teraz wąchała. Ja wytrawne będzie. Mam białe. O nie. I limonkę! Bardzo dobrze schodzi. I limonkę teraz. Ile ono kosztuje? I odkłada. 50 zł. Jezu Chryste, nie wierzę. No nie przeżyję tego. Naprawdę. Co ta kobieta wyrabia? Ona chodzi, wszystko łapie w te łapska. Wie pani co? Dobrze. Niech pani nabije na kasę. Ja jeszcze może coś dobrze dokupię, tak? Dobrze. To co? Mąż nie kocha tak jak dawniej? Daj pani spokój. Każdemu się może zdarzyć. To nie moja sprawa, ale ja tam wiem. Wystarczy na nią spojrzeć i widać, że coś tam się złego w tym domu dzieje. Co jest, nie dość, że wywąchała wszystkie owoce, wszystkie... Jaka w ogóle jędza? Jaka kur... Jaka... O! Nie ma przymiotnika na tą głupią babę!
To jest najgorszy charakter w ogóle par dokumentach, jak widziałem! To jest najgorsza typiara par dokumentach, jaka była! Na końcu roku! Psujesz cały ten rok! Jeżeli mieliście wątpliwości, czy 2021 rok to nie był najgorszy rok w waszym życiu, to po tej scenie już możecie być pewni, że tak. Że jakby piekło jest na ziemi. Po prostu. Wie pan co, najlepiej niech każdy pilnuje własnego nosa. Tak, a to wino to na pewno z mężem wypije do kolacji. Przepraszam, ja chciałam zapłacić, tak? Proszę bardzo, 50 zł. Wie pani co? A pani się interesuje swoim życiem, a nie moim. Dziękuję, przepraszam. Dobranoc. I trzeba chodzić gruszki, pomarańcze, jabłka, czosny, wszystkie pamiętam, naprawdę, w sensie... O, obrzydliwa typiara, fuj! Wstrętna baba. Co ją obchodziło moje życie? Co ja komu zrobiłam? Ja już nie mogę grać tego par dokumentu, naprawdę, w sensie... Całkowicie zdominowała typiara spożywczaku, nie? Jak ja mam teraz wrócić do rzeczywistości? Dobra, słuchajcie, dwa łyki. Dwa łyki były dla pilaty stylistyki. I wracam do tych klaunów w domu, nie? Żydecznie dosyć. Co mi tam? Co ja... Czy ty potrafisz pić? Bo wygląda jakbyś nie potrafiła. To już było przegięcie. Żebym nie mogła wejść do własnego domu? I fali wino na ławce. Dobra. Okej. Przeżywa. Sąd. Jurka, chodź zobaczysz! Mamy gościa! To ja? Już mi stąd poszła! Hej! Co się tak drzesz, ty? Co? Nie jesteś u siebie! Ale jestem po melanżu i mogę wszystko! Mogę się drzeć! Ty, młody! Co? Młody. Co ty chcesz? Nie fikaj mi tutaj, co? Zbieraj się! O, dzień dobry! Dzień dobry panu! Tak, jak mi głupio! Ale samo życie, no, nie ma się czym przejmować. No ale wie pan, młodzi, impreza, rozumie pan. Słyszałem, a nawet widziałem, co tutaj się dzieje, ale wie pani co, chyba jest okazja, żeby się poznać. Nie, to nie jest najlepsza okazja. No ale mimo wszystko nalegam. Mariusz Wilczek. No dobra, Ewa Wysocka, miło mi. Panie Wo, ja tam mieszkam, jestem pani nowym sąsiadem, tak? Przeprowadziłem się niedawno. Tak, tak, ja jakiś czas temu widziałam pana, jak pan tędy przechodził. Ja też panią widziałem. I jeszcze robił pan... nieważne. Co to się w ogóle dzieje? Kolejny łysy tu wlatuje i to jest dziwne? Pani, ale ja widzę, że jest chyba jakiś problem tutaj, tak? Nie. Może chciałaby pani porozmawiać? Nie, nie ma żadnego problemu, naprawdę. Może umówmy się tak, że no, ja tutaj mieszkam. Gdyby naprawdę potrzebowała pani pomocy, to ja bardzo chętnie pomogę. Dobrze. Tak? I dobrze. Może pani na mnie liczyć. Będę o tym pamiętać. Na pewno? Na pewno. Dziękuję. Okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A bo on ją przyłapał, jak ona spała na ławce? I była zachlana? Nie wiem, bo pominąłem. Chcę, żeby to się już skończyło. Bardzo długo tu już siedzę. Chwilę później Ewie udaje się wreszcie wejść do domu. Kobieta jest zszokowana panującym wszędzie bałaganem i głośną muzyką, którą słychać na całej ulicy. W sensie nie było nic o muzyce, w sensie skąd wiadomo, że słychać na całej ulicy? Tymczasem do pokoju, jak gdyby nic się nie stało, wchodzi rozbawiony Olek. Nie. Olek, tak dłużej być nie może. Wybieraj. Albo ja, albo Juka. A droga wolna. Drzwi są otwarte. Ona za dużo sobie zadaje takich pytań retorycznych. Ciekawe, dokąd pójdziesz. To co? To jednak chcesz rozwodu? Choćby zaraz chcesz, się możesz wynieść. Ja się nigdzie stąd nie będę wynosić, rozumiesz? To jest mój dom! Mój! Dostałam go po rodzicach, a dopiero później wzięliśmy małżeństwo. Także pamiętaj, ja tu mieszkam cały czas. Zapominasz, że pod zastaw tego domu została wzięta 10 lat temu hipoteka, bo była potrzebna gotówka na rozkręcenie biznesu. I z tego biznesu były spłacane wszystkie raty i będą spłacane wszystkie raty. Więc jeżeli przestanę spłacać, to stracisz cały ten dom i wylądujesz na bruku. W sensie, to tak nie działa? W sensie on będzie płacił te raty, nie mieszkając po prostu tam i to nie będzie jego dom. W sensie spłaci komuś mieszkanie, ponieważ rozwój będzie z jego winy. Nie ciszej! Przepraszam cię bardzo, czy tu musi być taki hałas? No, przepraszam cię. Zaraz mi dojdzie. Ale... Dojdzie na górę i dojdzie. Olek, zrób z tą gówniarą porządek! Znam ty! Od rana robisz mi awantury! Ja po imprezie chcę się wyspać z kobietą! Jaki on jest agresywny, co jest? W sensie ta typiara chyba rzeczywiście się boi, jak on się wydziera.
Ty jest doświadczony w tym, nie? A ty mordę brujesz, wydzierasz się, nudzisz się, to posprzątaj. A jak nie, to wąt, pora ze dwora. On się jakoś za bardzo wczuł, co nie? Za bardzo się wczuł, nie? W sensie, po dokumencie nie wolno aż tak się wczuwać, bo to za bardzo wtedy widać. Idę do ciebie. W tamtej chwili dotarło do mnie, że chyba mojego małżeństwa nie uda się już uratować. Olek w ogóle mnie nie szanował. Ja widzę, że ty jesteś naprawdę niesamowicie szybko błyskotliwa. Ty jesteś po prostu flash. To chyba po ostatniej imprezie, co? Zapewne musiałam to ominąć. Przepraszam, wie pan, ja tak naprawdę staram się porządnie sprzątać, ale no, taki wstyd. Przestańmy sobie mówić na pan, pani, ja Mariusz jestem. Ewa, miło mi. Teraz przypominałem, nagle Mariusz jest tam w domu. Jak on się tam znalazł? Nie wiem, czy to ważne. Zobaczmy, dlaczego tutaj przyszedł. W sensie, ja chyba wiem dlaczego. Powiedz mi, co się dzieje, bo widzę, że masz poważne kłopoty. No... Ma krzywy obrus. To jest duży problem. W sumie powinieneś się domyślać, przecież mieszkasz tak blisko. No, nie tylko dlatego, że mieszkam blisko, ale też mam informacje z innych źródeł. No z jakich? Nie chcę być plotuchem, ale dowiedziałem się od sklepowej, a sklepowa dowiedziała się od... Od tej największej plotkary w mieście. Nie, to spokojnie. Teraz całe miasto o nas gada. Spokojnie, nie. No to naprawdę bardzo porządna kobieta. Tak? Ona bardzo chciała ci pomóc, ale nie wiedziała jak i dlatego zwróciła się do mnie. Zresztą pamiętasz, spotkaliśmy się przed domem. Obiecałem ci, że no nie zostawię cię z tym wszystkim i ci pomogę. No tak, ale uważasz, że da mi się pomóc? Wszystko się da. Można nawet głową o kąt kuli uderzyć. Co? Co ty w ogóle? W sensie, jeżeli chcesz ją poderwać na desperatę, to weź po prostu zrób. Planuję wziąć rozwód. No, wszystko okej, no ale w czym jest problem? No, ale to wszystko jest tak skomplikowane, że ja po prostu nie mam kasy. Mąż mnie ją odciął zupełnie, przyjaciółka mi nie pożyczy, a pożyczka od rodziców... No, gdzieś zginęła. Ewa. I nie mam się do kogo zwrócić. Ewa, słuchaj, świetnie się składa. No, trafiłaś na mnie. Ja bardzo chcę oddać ci pieniądze, bo potem będziesz musiała mi coś oddać. Swoją duszę. Mówisz tak serio? Tak, serio. Wyobraź sobie, że jestem prawnikiem. No, nie, no niemożliwe. No, co prawda radcą prawnym, ale mam mnóstwo znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy wiszą mi przysługę. I uwierz, sprawę rozwodu, sprawę kasy możesz spokojnie mi zostawić. Ja się tym zajmę. Ale ty tak mówisz na poważnie. Tak. Mówię poważnie, to są świetni fachowcy, zaufaj mi. Czyli jednak sąd będzie, dobra. Chcę rozwodu. Jak to? No tak to. Mam prawnika i puści cię z torbami. O nie. Tak to nie będzie. Julka! Julka! Już schodzę. Natychmiast na dół. Tak, kochanie? Chodź na tu, chodź no. Słuchaj, tu jest torebka. Proszę. Jak to? Torebka, drzwi, ale wypad. Co się stało? Wypad za drzwi. Nie macie. Stało? Nieważne, nie macie. Znika z mojego życia. Wypadł. Ale nie wracasz nigdy. Bagaże ci odeślę na podany adres. Ona się stała. Żegnam. Nie wracaj. No, nie postrzegam. Ale słuchaj, dlaczego ją wyrzuciłeś? Co ty kombinujesz? Co się dzieje? Ja już byłem pewien, że my zbliżamy się po prostu do sądu. Czas na małe wyznanie. Ten cały otwarty związek to czysta głupota. A nie dotykaj mnie. No wybacz staremu głupiemu, no to nie miało sensu. Ja chcę odbudować naszą rodzinę, żeby było jak dawniej. Nie mógłbym ciebie skrzywdzić. Ale ja ci nie wierzę, Olek. Ale nie martw się, ona już tu nigdy nie wróci. A jak wróci, to ją puszczę psami. Nie macie psów. No co ty, przecież my nie mamy psów. No to kupimy. Jednego będziesz mogła nazwać Olek, drugiego Julka. Będziesz krzyczała, Olek do nogi, Julka do budy. To akurat dobre, tylko trochę wstyd przyznać, że się śmieję z paru dokumentów. Nie sądziłam, że dam mu jeszcze jedną szansę, ale kiedy wspomniał o rodzinie, przypomniałam sobie, dlaczego tyle z nim wytrzymywałam. Nie robiłam tego dla siebie, a dla naszego syna, Pawła. Ale Paweł z wami nie mieszka, głupia babo. Czy się naprawdę tak to się skończy? Już następnego dnia Olek stara się powrócić do łask żony. Przygotował jej kąpiel w pianie, a teraz robi jej ulubioną kawę. Z kardamonem, kochanie, tak jak lubisz.
No. Z pomysłem. No zaraz zobaczymy. Zaraz. Niezła. Buziaczek się należy. O nie, 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 nie. Nie pozwalaj sobie za wiele. No po takiej długiej przerwie. Posłuchaj, to, że ci wybaczyłam, to nie znaczy, że możesz przekraczać pewne granice. Ja dalej pamiętam zapach tej skóry. Ale na to sobie musisz zasłużyć, rozumiesz? What the fuck is happening right now? W sensie, co my oglądamy? Co jest? Cześć. Paweł, co ty tutaj robisz? Przyszedłem, bo słyszałem, że ojciec wyrzucił z domu Julkę. Wyrzucił Julkę? A skąd ty to wiesz? Choć sam wymyśliłem całą tę maskaradę. Jak to? Zrobiłem to dla ciebie, mamo. Wydałem wszystkie pieniądze, jakie dostałem niby na mieszkanie, żeby zapłacić Julii za uwiedzenie ojca. Sam waletuję w akademiku. Co? Ja sobie robisz? Mamo, chciałem ci pokazać, dlaczego ojciec jest zdolny. Tyle lat mu wybaczałaś, stosiłaś te wszystkie upokorzenia. I teraz chcesz mu znowu wybaczyć? Wiesz, że nie wytnie ci kolejnego numeru? Ten kobieciarz? To ja ci, szczeniaku, całe życie utrzymywałem, hajs dawałem, a ty mi się tak teraz odpłacasz? Ty tylko o kasie potrafisz gadać. A ja, a mama? Ciągle miałeś dupę na boku, na której tak szedł hajs. A w domu miałeś żonę, która we wszystkim cię wysługiwała. Nie wiem po co. Kochanie, ale ja to wszystko dla ciebie zrobiłam, zrozum. Wiem, mamusiu, już dłużej nie musisz tego robić. Jesteś mądra, poradzisz sobie. Przecież jak ja się wyniosę, nie będę jestem szczęśliwa. Zmarnuję sobie życie, a przecież jesteś jeszcze taka młoda. Ja pierdzielę, jakie tu są w ogóle zwroty akcji. Matko Boska, wlatuje syn. Tak tutaj przedstawia sytuację. Niesamowite, naprawdę. No to będzie ten sąd, czego nie będzie, no halo! W sensie czekam na niego cały czas! Minęły 2 miesiące. Ewa jest po rozprawie rozwodowej. Kobieta może zatrzymać swój dom. Wywalczyła też przy pomocy prawnika alimenty. Podczas batalii sądowej wspierał ją Paweł, a obok cały czas był Mariusz. Jesteś wolną kobietą. Ja to chyba już nie jestem ci do niczego potrzebny, co? Tak myślisz? No tak mi się wydaje. No to ci się źle wydaje. Słuchaj, obiecałam ci kiedyś, że zaproszę cię na obiad. Masz może dzisiaj czas? Miałbym czas, ale wolałbym, żebyś zaprosiła mnie na randkę. To jest randka, coś chodzi jej o randkę. Na randkę, wiesz co? Długo o tym myślałam. I od tego dnia jesteśmy z Mariuszem razem. W bardzo toksycznych warunkach się spotkaliście i poznaliście. Niekoniecznie uważam, że to ma na przyszłość, no. Jutro wprowadza się do mnie. Jego dom mamy zamiar wynająć fundacji, która pomaga takim kobietom w trudnych sytuacjach życiowych. Kto tak robi? W sensie, kto tak robi? Tak, i wzięliście te szczeniaczki ze schroniska, które były takie biedne, bo nie mają jednej nóżki. Doszliście do wniosku, że przegadycie sobie całą wioskę z Afryki jako dzieci w waszym mieszkaniu, tak? W sensie, to zrobicie. Bo to nie tylko ja miałam trudną sprawę do załatwienia. Obok nas jest wiele takich trudnych spraw. I kiedy wydaje nam się, że cały świat jest przeciwko nam, nie warto się załamywać. Warto wtedy poprosić ten świat o pomoc. Bo wtedy zawsze znajdzie się jakaś wyciągnięta do ciebie pomocna dłoń. I koniec! I napisy! Jaki morał bajki! Jaki morał bajki! Niesamowite! Wybiegowienie Grzegorz, oprawa graficzna Grzegorz, montaż Grzegorz, asystent montażu Grzegorz. Niesamowite, naprawdę. Jestem zniszczony, naprawdę. W sensie ten odcinek był wow. No mieliśmy po prostu wszystko pod koniec. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka i bycie ze mną jeszcze w tym roku. Lub może oglądacie to już w nowym. Dajcie znać w komentarzu, mimo wszystko klasycznie trzeba. Na początku to wyśmiałem, ale jednak to come on, na statystyk nawet samych. Proszę napisać, w którym roku to oglądacie. To jest wasza jedyna szansa na to. W 2021 roku w sensie. Dziękuję pięknie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Troszeczkę teraz się rozreguluję, bo sobie Sylwestra spędzę, potem muszę 2 dni do siebie dojrzewać po Sylwestrze, ale potem wracam znowu regularnie z filmami, więc no. Teraz tak pomiędzy świętami a Sylwestrem postanowiłem szybko nagrać przynajmniej jeden odcinek, żeby był na ten koniec roku. Więc no, specjalnie wróciłem z domu szybciej, żeby to miał. I patrzę jeszcze dalej na... Nie chciałem tego włączać niechcący. Trzymajcie się, kochani! Pa, pa!